Cześć kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak robi się kapelusz z wełny czosnkowej. Taki właśnie kapelusz. Ze względu na duże zainteresowanie metodą filcowania na mokro, dużo osób się mnie pyta, czy podjęłabym się takich warsztatów zrobienia. Oczywiście tak, będę je prowadzić, niedługo dam znać, kiedy się odbędą, ale teraz pokażę, jak się to robi, żebyście mieli jakieś pojęcie o tym, jak to wygląda. Taki kapelusz się robi 2 dni. Jest on wykonany z wełny z merynosu, bardzo delikatnej wełny, wysokiej jakości. Oczywiście kolory i kształty mogą być różne, zależy jak Wasza wyobraźnia Was poprowadzi. Albo taki jesień, proszę. One naprawdę są bardzo delikatne. Nie gryzą w ogóle, jak wełna z merynosów nie gryzie. Jest bardzo delikatna i przyjemna. Stosowana jest często dla niemowląt. Nawet do robienia zdjęć robią takie fajne różne rzeczy dla niemowlaków z takiej wełny, ponieważ ona jest naprawdę bardzo przyjemna. Tak jak mówiłam, taki kapelusz się robi 2 dni, więc filmik będzie trwał 2 dni. Żartowałam, nikt ze mną aż tyle nie wytrzyma. Ja wybrałam kolory czerwony i czarny. Zrobię takie prostą ozdobę, takie małe rozeczki, to nie jest trudne, no dla mnie. I tak, potrzebujemy wełnę z czosnkową. To jest właśnie taka wełna. Zaraz pokażę, jak się z tego robi. Dalej potrzebujemy taką podkładkę. Ona jest taka chropowata, ma takie kuleczki jak gdyby, ale dobra jest też folia bąbelkowa do tego. Taką matę rozkładamy sobie, na niej będziemy pracować. I na początek potrzebujemy też formy kapelusza, którą ja zrobiłam sama. To jest kształt mniej więcej kapelusza. Musi być większy, ponieważ ta wełna nam się zbije. No i oczywiście kalotkę. Podstawową formę podniarską, na której się robi wszystko. Proszę bardzo, to będzie mniej więcej taki. Na tej formie teraz układamy naszą wełnę z merynosów. Ją się rwie i układa z takimi kawałkami na tej naszej formie. Mamy ułożoną pierwszą warstwę, układamy wełnę metodą jak gdyby jedną na drugą, tak? Pierwsza warstwa jedzie w jedną stronę, druga warstwa idzie w stronę przeciwną. I tak robimy 3 warstwy. Jedna w jedną, druga w drugą i trzecia znowu w tą samą co pierwsza. Mamy już ułożone jedną stronę kapelusza. Metodą dachówkową, tak jak mówiłam, układamy tą wełnę. Ale ja chcę, żeby nasz kapelusz miał inny kolor rondo. Chcę, żeby miał czerwone rondo, więc tą końcówkę układam z koloru czerwonego. Na dole, przy rondzie. Mamy ułożoną już jedną część kapelusza naszego. Musimy zrobić 2 takie same części, bo później będziemy je łączyć. Gdybyśmy popatrzyli na włókno wełny przez mikroskop, to zobaczylibyśmy, że ono jest takie karbowane, ma takie jakby haczyki, więc dlatego się przykleja już nawet nam na sucho. Ono, jak tak teraz przyklepiemy tą wełnkę, ona nam się jak gdyby tak już teraz na sucho troszkę pozlepia, że możemy ją spokojnie obrócić na drugą stronę, bo musimy na drugiej stronie też zrobić nasz kapelusz, nasze rondo, bo nie mamy. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tu mamy zrobione, tutaj nie. Będziemy teraz układać z tej strony. Mamy już ułożone 2 części naszego kapelusza. 2 części. Teraz potrzebujemy siatki takiej. Zwykły tiul może być. I przykrywamy to, po to, żeby nam się to nie rozleciało przy filcowaniu.
Będziemy filcować na zasadzie tarcia, uderzania, tarcia. Wtedy się nam ta wełna zbije w filc. Potrzebujemy jeszcze gorącej wody do tego i mydła. 100% oliwnego, naturalnego mydła oliwnego, jest to roślinne mydło, nie może być mydło szare, musi być oliwne prawdziwe mydło, w 100%. Ja mam takie już otwarte, trochę zużyte, więc tego będę używać. Możemy je sobie zetrzeć na tarce i rozpuścić w gorącej wodzie i polewać taką już rozpuszczoną wodą ten kapelusz, ale albo sobie trzeć tak jak ja, to właśnie będę robiła.